Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, wydaje nam się. Dzisiaj będę rozmawiał z panem Jędrzejem Polakiem. Bardzo miło. Wybitnym tłumaczem, który przełożył dla nas kilka książek, między innymi dzieła Annie Proulx czy syna Filipa Mayera. Zostańcie z nami do końca, ponieważ na końcu będziemy mieli rozdanie. Będzie można jedną z książek przez pana Jędrzeja Polaka przełożonych zdobyć. Dlatego tak, zostańcie do końca. Czyta pan książkę, zanim pan tę książkę przetłumaczy? Staram się, chociaż przyznam szczerze, że nie wszystkie książki. Jeśli widzę, że rzecz nie będzie specjalnie kłopotliwa w przekładzie, to nie czytam do końca. Próbuję się orientować w języku, bo to jest najważniejsze, w tematyce. Sama fabuła jest może mniej istotna i ja też jako czytelnik lubię być zaskakiwany. Natomiast rzeczywiście w takich przypadkach jak Golden Hill no warto jest przeczytać książkę, bo sam język stanowi problem i wejście w ten język, czyli sam początek jest ważny, bo często zdarza się tak, że nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę, że jak pan czyta tłumaczone książki, że widać, że tłumacz się rozpędza i to potrzeba dobrego rozdziału czy dwóch, żeby znalazł jakąś konwencję czy jakiś język. W przypadku takich książek jak ta, gdzie jest taki mocno archaiczny język, warto zapoznać się i warto trzymać się reguł wszystkich dotyczących sztuki translatorskiej, a mianowicie przeczytać książkę na początku. Ale przyznaję się z ręką na sercu, że nie każdą książkę czytam, bo wiem, że no jakoś tam dam sobie radę. Też rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, że są różne podejścia i niektórzy uważają, że lepiej tej książki nie czytać właśnie po to, żeby dać się tej książce zaskoczyć, również tłumacząc tak samo. Tylko musimy zaznaczyć, wie pan, że to jest wbrew regułom sztuki, tak? Rozumiem, oczywiście. Natomiast ponieważ ktoś taki jak ja, kto żyje wyłącznie z tłumaczeń i nie ma innego źródła dochodów, musi mieć tak zwany ciągły przerób, to czasem jest niewykonalne. To znaczy, ja nie twierdzę, że robię z tego fabrykę, tak? Czy linię produkcyjną, bo tak nie jest, bo w każdej książce jest kawałek mnie i na tym zresztą chyba polega sens tego zawodu, że no, to jest zawsze jakaś interpretacja, w którą w zależności od tego, czy książka nas fascynuje, czy nie, wkłada się mniejszy lub większy kawałek serca i to jest własna wariacja na temat oryginału. No, są różne szkoły, różni pisarze różnie to widzą. Thomas Bernhard, znakomity austriacki pisarz, twierdził, że przekłady w ogóle nie są jego książkami, tylko są książkami tłumaczy na języki. No nie wszyscy są tak radykalni i nie wszyscy piszą tak dobre książki. My mamy szczęście, bo mamy Sławę Lisiecką, która go tłumaczy znakomicie, ale on i tak twierdził, że to nie są jego książki. Więc... I po części ma rację, no bo tłumacz w pewnym sensie pisze te książki na nowo. Zresztą Olga Tokarczuk ostatnio przecież po międzynarodowym Bookerze oddała połowę nagrody swojej tłumaczce, tak, twierdząc, że to jest coś, co się bardzo rzadko zdarza, chociaż w krajach anglojęzycznych jest praktykowane, to znaczy tłumacz jest traktowany jako współtwórca i zresztą podawany, przedstawiany choćby w Amazonie jako współtwórca książki. No, u nas to jeszcze nie jest praktykowane i tłumacz jest kimś takim, jest rzemieślnikiem zwyczajnie. No, myślę, że nie zawsze, choćby po doborze tłumaczy do tytułów tłumaczonych można poznać, że w zasadzie, nawet jeżeli przyjmiemy, że tłumacz jest rzemieślnikiem, to są rzemieślnicy tacy
pożądani bardziej, może w ten sposób to ujmę. Czy przed przełożeniem książki pan się próbuje jakoś wczuć w klimat? Ja bardzo lubię książki, które udają książki stare, XVIII-wieczne na przykład, powieści łotrzykowskie. Książka z Pafforda, Golden Hill, jest jedną z takich powieści i sprawiała mi ogromną frajdę i byłem bardzo, bardzo uszczęśliwiony, jeśli tak mogę powiedzieć, że mogłem się zmierzyć z współczesnym tekstem czy współczesną powieścią udającą powieść XVIII-wieczną. I kiedyś zdarzyło mi się też przetłumaczyć inną, nie wiem jaką książkę, bo nie mogę, ale bo się wstydzę, ale również to był co prawda oryginał XVIII-wieczny, ale no, zabawa jest przednia w każdym razie, bo językowa, mam na myśli zabawy językowe, bo szukanie tych archaizmów w polszczyźnie odpowiadających czy będących ekwiwalentami tych słów angielskich, czy nawet właśnie przekład kultury na kulturę też, co jest rzeczą najtrudniejszą, też bywa zabawny i ja bardzo, bardzo lubię takie powieści i bardzo lubię takie książki. A poza Spaffordem, czy na przykład Syn, albo Filipa Mayera, albo nie wiem, Nazywam się Steven Florida, Gabe'a Habasha, która z tych książek stanowiła dla pana największą, najbardziej satysfakcjonującą pracę? No, jeśli chodzi o fabułę, to niewątpliwie Philip Mayer i Sen, bo to jest książka, w której się mnóstwo rzeczy dzieje, mnóstwo rzeczy zaskakujących też, myślę, dla czytelnika, który pewnie też zna już serial telewizyjny nakręcony według tej książki. Chciałem powiedzieć wokół tej książki, to jest prawda, bo ta adaptacja mi się w ogóle nie podobała, bo nie trzymała się jakby tej problematyki czy tego obrazowania, jaka jest w książce. Więc ten serial, powiedzmy, był taką dosyć luźną adaptacją. Zresztą, to, co jest ciekawe, sam Mayer pisał do tego scenariusz, więc może uznał, że niektóre rzeczy są mniej filmowe, te, które przedstawia w książce. Dla mnie ta książka kończy się zagadką, której do tej pory nie rozwiązałem i wszystkich, którzy ją czytali, pytam o to, jak ją odebrali. To znaczy pytam o tożsamość tytułowego syna, bo dla mnie ona jest dosyć jasna, nie wiem, nie wszyscy tak to odbierają, ale to jest rzecz, która też może trzymać w napięciu do samego końca, wydaje mi się. Rozumiem, że dostaje pan propozycje od wydawnictw, ale też zakładam, że zdarza się panu przyjść do wydawcy z książką i powiedzieć, że słuchaj, to jest super i musimy to wziąć. Co są książki, do których chciałbym wrócić, bo miałem to szczęście, że na początku swojej kariery translatorskiej, kiedy byłem młodym człowiekiem, mierzyłem się z tak zwaną klasyką i byłem wtedy, no, może nie bardzo, ale stosunkowo młodym tłumaczem i wracając do tych książek po latach, no, czasem się wstydzę. No? I miałem to szczęście, że zdarzyło mi się dwa razy przełożyć Jądro ciemności. To pierwsze, no, było bolesnym spotkaniem ze sobą młodszym. Który przekład Jądra ciemności jest pana ulubionym? Czy czytał pan na przykład przekład Heidel? Tak, tak, tak. No, on jest taki feministyczny bardzo, jak się zorientowałem. Natomiast dla mnie to jest tak traktowanie tej prozy trochę historycznie, bo trudno Konradowi odmówić tego, że był rasistą zwyczajnie, tak? No jak wszyscy Anglicy wówczas, bo on był wtedy Anglikiem. I robienie z tego czegoś, czym nigdy nie było,
czy choćby uwypuklanie roli kobiet w tym wszystkim jest no, trochę niezgodne z duchem tej literatury i duchem czasów, tak? Więc ja myślę, że ten przykład Anieli Zagórskiej, cokolwiek by o nim myśleć, zresztą podobno robiony właśnie przy aprobacie Konrada samego, bo Aniela była jego kuzynką bodaj, jest do tej pory znakomity. Ja, jeśli w tym tłumaczeniu z kimkolwiek się mierzyłem, to właśnie z tłumaczeniem, z przykładem Anieli Zagórskiej. I ona jest takim ciągle, myślę, wzorem, tak? Jeśli chodzi o tłumaczenie Konrada i każdy tłumacz Konrada musi się mierzyć z Anielą. No dobrze, a gdyby miał pan, bo tutaj u nas w Poznaniu na polonistyce jest specjalna, osobna specjalizacja i ja na studia tam właśnie chodziłem i nam stawiano jako przykłady właśnie tłumaczy, przede wszystkim poznańskich, mówiono nam o Barańczaku oczywiście, ale również o innych tłumaczach i opisywano ten zawód jako coś cudownego i w zasadzie, no jeżeli człowiek jest tłumaczem, to już niczym się nie musi martwić, no bo wiadomo, to jest freelancer, on jest kowalem własnego losu i tak dalej. Co pan mógłby powiedzieć takim idealistom, oprócz tego, że pewnie to nie wygląda dokładnie tak, jak mówi im się na studiach? No nie, absolutnie nie. To znaczy, wie pan, no to jest ciężka praca, której rzeczywiście trzeba się poświęcić od rana do nocy. No nie jest dobrze płatne, niestety, nie ma co ukrywać. Ale jednak wykonuje pan ten zawód, więc zakładam, że lubi pan tłumaczyć i... Tak. Znalazłem powołanie. Mhm. I myślę, że nawet gdyby była bardzo źle płatna, to dalej bym to robił, bo to lubię, bo wie pan, to jest praca, która... nie dość, że pozwala być samemu ze sobą, to jeszcze no, z tą rzeczywistością, którą kreuje pisarz, wchodzi się w nią wręcz i idę o zakład, że większość tłumaczy zna lepiej książki od autorów, którzy je napisali. I to, co często się potwierdza zresztą. I to jest praca, która daje ogromną satysfakcję, także ja nie zamieniłbym jej na żadną inną, chociaż i miałem się wielu zawodów. Ja chciałem zapytać o to, czy jak się jest tłumaczem, to schodzi się do piwnicy ciemnej na 10 godzin i stuka w klawiaturę, czy jednak kontakt ze światem jest możliwy? Bo na ten temat też są różne mity. Może obalmy. Tak, no nie, no, wie pan, ja nie zamykam się w piwnicy, nie przestaję wykonywać obowiązków domowych. No, mam ten luksus tak, że mogę robić te rzeczy równocześnie. Także to nie jest do końca tak, że tłumacz jest odludkiem, eremitą i w ogóle się nie kontaktuje ze światem, bo to jest nieprawda. Rzeczywiście, jak się pracuje, czy jak się wchodzi w tekst, to wymaga skupienia. Natomiast potem to już przychodzi przy każdej książce, nie jako automatycznie. Jak się wejdzie w tekst, wejdzie w język, wejdzie w fabułę, to nie powinno już sprawiać większych trudności, myślę. Na początku rzeczywiście jest język i styl, który trzeba rozgryźć nieco, dlatego ja tak jak panu wspomniałem, zawsze traktuję te dwa pierwsze rozdziały jako tak zwaną rozbiegówkę. Zresztą dla każdego tłumacza, który... Co zresztą też widać, jak się czyta książki, że one są z reguły najsłabsze. Jakie są reguły sztuki translatorskiej, których przestrzega Jędrzej Polak? Pewnie są takie, których pan nie przestrzega. Jak wspomniałem wcześniej, nie zawsze zdarza mi się czytać książkę przed tłumaczeniem, co jest wynikiem tego, że żeby przeżyć, trzeba tłumaczyć dużo książek.
Okay. I tych wspomnianych deadline'ów, których nie znoszę, bo no, chciałbym pracować w swoim tempie, no, ale się nie da. Kolejna rzecz, po sporządzeniu tak zwanego pierwszego draftu, czyli kiedyś to się nazywało rybka, nie wiem, czy pan zna ten termin. Tak, oczywiście. Tak, czyli po sporządzeniu takiej rybki robi się już tą ostateczną wersję przekładu, którą się oddaje do redakcji i którą się redaguje i robi korektę. I ten przekład, który się oddaje, powinien być przejrzany, przeczytany, poprawiony. Myślę, że ważna jest współpraca z redaktorem. Ja nie chcę tutaj snuć jakichś takich dywagacji teoretycznych czy filozoficznych dotyczących translatoryki, bo można by o tym mówić godzinami, czym to jest i dlaczego tak jest i co to robi ludziom, gdy się im tłumaczy świat obcy, czy język obcy i kulturę obcą i dlaczego to jest takie ważne. Natomiast mówię o bardzo praktycznych rzeczach. Także w tym kolejnym stadium bardzo ważna jest współpraca z redaktorem, dobra współpraca z wymagającym redaktorem. Jako student byłem zawsze bardzo ciekaw, jak to się stało, że ludzie zaczynali tłumaczyć, bo u mnie to się jakoś tak przypadkiem zaczęło, a jak w takim razie u pana? Też. Ja, wie pan, pierwszą rzecz, jaką przetłumaczyłem, to była biografia Erika Satie w latach 80. To jest książka, która do tej pory się nigdzie nie ukazała. To była angielska biografia jego. I ponieważ miałem przyjaciół muzyków, którzy byli bardzo tym zainteresowani, ja zrobiłem to dla nich i ta książka się tak rozeszła w maszynopisie. Była czytana, nikt jej nie wydał potem, ale od tego czasu coś się we mnie poruszyło. Myślę, że spodobało mi się to, chociaż to wtedy, wie pan, była makabryczna praca, bo wtedy się pracowała na maszynach do pisania. Ja miałem taką jeszcze przedwojenną F-kę polską, która brzmiała jak traktor, więc i mieszkałem w kawalerce z małym dzieckiem, więc to dziecko nie pomagało. Znaczy nie, no, znosiło to dzielnie. A nad czym pan teraz pracuje? W tej chwili mam to szczęście, że tłumaczę pierwszą książkę pani Jasmine Ward, również nagrodzoną National Book Award. I jestem bardzo zadowolony, ponieważ ja miałem, przetłumaczywszy tę, miałem taką tezę, że ona prowadzi polemikę z Faulknerem. I ta pierwsza książka to zdecydowanie potwierdza polemikę literacką, ale nie w takim negatywnym sensie, tylko w takim sensie pozytywnym. To znaczy pokazuje drugą stronę medalu. I to jest, myślę, dla wszystkich może być bardzo, bardzo pouczające, bo ci, którzy znają południe opisane przez Faulknera od strony białych, chociaż Faulkner często wprowadzał postacie czarnych czy Afroamerykanów, jak się obecnie mówi, to one nie były eksponowane. Natomiast Ward, która jest Afroamerykanką, pokazuje to niemal te same miejsca, bo ona też pochodzi ze stanu Mississippi, jak Faulkner. I też tworzy swój własny świat, podobnie jak Faulkner. I ja myślę, że to może być jedno z ciekawszych wydarzeń w literaturze amerykańskiej, jeśli ta twórczość pobiegnie tym torem. Zresztą według mnie to jest znakomicie rozwijająca się pisarka i jeszcze na pewno usłyszymy o niej. A wierzy pan w ogóle w te wszystkie marketingowe elementy, w te wszystkie tutaj rekomendacje na okładce i jest tam jakiś element perswazji, że wydawnictwa próbują pozyskać takie rzeczy? Czy wierzy pan w nagrody w takim razie?
czy ten Nobel ma jeszcze jakąś, albo czy, bo przed chwilą mówił Pan o National Book Award, którą po raz drugi z rzędu dostała za Śpiewajcie z prochu, Śpiewajcie Jasmine Ward. To by tak sugerowało, że być może w jakieś nagrody jednak Pan wierzy. Tak, dla właśnie takich pisarzy jak Jasmine Ward, których należy odkryć, tak? Bo ona była do tego czasu zupełnie nieznaną pisarką, zresztą w ogóle dziwiono się, kto to jest, bo nikt jej nie czytał wcześniej, mimo że nawet nie pisano o niej. Także pamiętam, że recenzje dopiero zaczęły się ukazywać po tych wszystkich nagrodach. Także w tym wypadku ta nagroda była budująca i myślę, że wspomagająca tę twórczość, zasługującą na to ze wszech miar. Bo to jest też taka pisarka, podobnie zresztą jak Habasz, która miała problemy z debiutem i ona była gotowa rzucić pisarstwo i zostać pielęgniarką i rzucić karierę naukową, bo ona pracuje na Uniwersytecie w Nowym Orleanie i uczy pisania i nie tylko. I była gotowa rzucić to wszystko i zostać pielęgniarką, bo jej pierwsza książka była mnóstwo razy odrzucana, no i straciła nadzieję na to, że jej się uda. Za którymś razem się udało i bardzo dobrze, za którymś razem ją dostrzeżono i bardzo dobrze, bo mamy do czynienia z jedną z najciekawszych pisarek tego średniego pokolenia, w dodatku afroamerykanką, w dodatku właśnie, tak jak mówię, polemizującą z samym Faulknerem w sposób literacki. Jak sobie Pan radzi z blokiem pisarskim czy translatorskim? Nie miewam. Przyznam się szczerze, nie miewam, ponieważ ja to robię już bardzo długo i zdołałem wypracować sobie rutynę, jeśli chodzi, czy dyscyplinę, jeśli chodzi o pracę. Nie miewam bloków translatorskich. Ja w ogóle pierwszy zdziwiłem się, że Pan o to pyta, bo nie wiem, czy jakikolwiek tłumacz ma takie bloki, bo to jest jednak praca odtwórcza, która nie wymaga inwencji nie, na pewno, ale to nie jest tak, że Pan coś siedzi przed pustą kartką, tak, i nie jest gotów, czy Pana umysł i wyobraźnia nie są gotowe na to, żeby podjąć ten trud. My mamy rzeczywiście prościej. Ja przyznam się, że nie słyszałem o czymś takim jak blok translatorski, nawet go sobie nie wyobrażam. Podobno chodzi o momenty, w których na przykład trzeba przełożyć żart jakiś językowy, oparty na jakiejś językowej różnicy, albo na przykład jeżeli szuka się jakiegoś ekwiwalentu, na przykład jakiegoś slangu, czy próbuje się stworzyć. Tak, no to wtedy się szuka, tak, ale to jest też praca. Dobrze. Ja nie wyobrażam sobie, że jakikolwiek tłumacz może mieć blok. Dobrze, bo my cały czas patrzymy tutaj na książki. Czas pokazać, o co chodzi. Tutaj mamy Grega Baxtera i Lotnisko w Monachium. Tak? Słyszałem, że jest Pan bardzo dumny z tego swojego przekładu. To znaczy z tak, wprowadzenia... Z tego pisarza, którego odkryłem. Dobrze. Mamy Annie Proulx. Jeżeli przytrzyma Pan przez chwilę, to ja wyciągnę drugą Proulx. Mamy Drwali przetłumaczonych po raz pierwszy i Kroniki portowe, które tłumaczył Pan po raz drugi, które reklamujemy zresztą hasłem nowe, mistrzowskie tłumaczenie Jędrzeja Polaka. Więc oprócz tego mamy syna. Powinniśmy ogłosić jakiś konkurs, jeżeli chodzi o syna, tak czuję. Na interpretację, to o czym tak. Pan mówił wcześniej, tak? Tak. Kim był syn? Kim był, tak, jeżeli wiedzą Państwo, kim był tytułowy syn, to proszę się do nas zgłosić. Mamy worek nagród. Mamy Golden Hill Francisa Spofforda, o którym też już mówiliśmy. Śpiewajcie z prochów, śpiewajcie, Jasmine Ward, której drugą książkę, to znaczy poprzednią pierwszą książkę, Pan aktualnie tłumaczy. No i mamy premierującego niedawno Gabe'a Habasza z Nazywam się Steven Florida.
Moja żona właśnie skończyła Floridę parę dni temu i pierwsze co zrobiła, to poszła do komputera, odpaliła YouTube'a i powiedziała, ja muszę zobaczyć, jak to wygląda. I pisała sobie 133 funty, walka, college, gdzieś tam jakiś amerykański, żeby też zobaczyć, jak to mogło wyglądać, chociaż Florida chyba... To chyba nie jest taka do końca współczesna powieść. Oni tam nie mają... Nie, no ale w zapasach niewiele się zmieniło, tych akademickich zwłaszcza, bo to jest tradycja, która się ciągnie, odkąd istnieją uniwersytety, jak myślę, w Ameryce, bo jeden z ulubionych sportów zresztą akademickich. Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami. Naszym gościem był Jędrzej Polak. Ja również dziękuję za zaproszenie. Wybitny tłumacz, czy też niestrudzony rzemieślnik. Tak. Zależy, jak na to spojrzeć. No i oczywiście mamy rozdanie, o którym mówiłem wcześniej. Zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie komentarz pod tym filmikiem. Spośród tych osób wybierzemy jedną, która tę książkę, na której im najbardziej zależy, dostanie. Lajkujcie filmik, zostawiajcie tak kciuki, klikajcie w dzwonek, subskrybujcie i tak dalej. Wszystko, co można zrobić z tym filmikiem, to po prostu zachęcam. Trzymajcie się.